grupą UNESCO, że tę całą historię, która doprowadziła do tego rozłamu, tak? Rozłamy, jak wiadomo, się zdarzają też w partiach, więc no, partii Konfederacja też jak najbardziej się mogą zdarzyć, się zdarzyły. Jak sądzisz, czy jest to jakaś przestrzeń, żeby jednak te środowisko z powrotem się zeszło w jakiś sposób? Na pewno była. Czy jeszcze jest, to trudno powiedzieć. To musiało się pewnie coś zmienić. Na pewno była taka przestrzeń i w partii Gorin po naszym odejściu były dwa prądy, to stronnictwo Jastrzębie pod przewodnictwem Mentzena i takie stronnictwo współpracy. Tak? Stronnictwo współpracy, no, z mojej strony również była wola współpracy. Ja podkreślałem się do członków, że pamiętajcie, że jestem nadal waszym posłem, tak, że się tutaj nie zgadzam z prezesem, to nie znaczy, że przestałem również wasze reprezentować. Natomiast zwyciężyła ta opcja wojenna, Mentzena, tak? Czyli żeby za wszelką cenę usunąć wolnościowców, pozbawić ich podmiotowości, odebrać im jedynki, odebrać im wszystko, co tam w międzyczasie zostało przyznane. Takie ustalenie priorytetów polityki, no, doprowadziło do sojuszu z narodowcami. No, Mentzenowi w związku z tym było bliżej do narodowców, tak? No, a co następnie wskutek zdrady narodowców i złamania gwarancji, do rozpadu Konfederacji. Nie sądzę, żeby teraz ich strona była skłonna odkręcić to. No, to nie po to zadawali tyle trudu z wyrzucaniem na stałe te prawybory, jeden wielki cyrk, po to tylko, żeby odebrać nasze jedynki. No to teraz nie wyobrażam sobie, że Mentzen, no co teraz powie, że nie, tam, dobra, zrobiliśmy prawybory, ale tak naprawdę to. Fajnie było z wolnościowcami, więc robimy do tego. On zabierze jedynki tym, którzy je wybrali, w tym bezcennemu Bartkowi Pejo, który chodził za tym, żeby wrzucić kulesze przez 3 lata, a nic innego ważnego nie robiąc w Konfederacji. No nie, no, przypuszczam, że teraz już jest zakładnikiem sytuacji, w którą się manewrował. Musiałoby się coś zmienić, jakieś okoliczności zaistnieć nowe, które by spowodowały, że to dogadanie mogłoby nastąpić. Póki co ich nie widzę, być może one się pojawią, no, być może się już pojawiają, ale nic takiego, co można w tej chwili ogłosić i głośno skomentować, to na razie się nie dzieje. Ale to skończy tak, że będą dwie partie, nazwijmy to konserwatywno-liberalne, tak? Które no właśnie nie będą się różnić programem, natomiast będą się różnić tym, że są skłócone personalnie. Głupia sytuacja. Znaczy, te problemy nie są na tyle duże, żebyśmy nie mogli tworzyć jednej koalicji, tak? To na pewno. Tylko musi ona się opierać, jak każda koalicja, na poszanowaniu podmiotowości drugiego, tak? A Mentzen dążył do tego, żeby tę podmiotowość wyeliminować właśnie, no, czy sygnalizowanie... Nie tak samo, podmiotowość nie wina w zakresie jego wypowiedzi. Nie mówili, że jedynki Korwina nie należą do partii Korwina, tak? Że my będziemy decydować, że wolnościowcy zrobią prawdopodobnie na jedynki Korwina. To znowu tak, to z Rosją i Ukrainą, bo agresja jest... Czyli jest te jedynki. Tak, między innymi jedynki, oczywiście, że tak, ale w ogóle podmiotowość, tak, on kwestionował to, że w ogóle wolnościowcy są traktowani, cały czas podkreśla. Konfederacja to jest to już trzech partii, co jest kłamstwem, zarówno historycznie, jak i faktycznie, w momencie, kiedy to ogłaszał, było kłamstwem. To jest odpowiednik, Mentzenowy odpowiednik doktryny jednych Chin, tak. Są jedne Chiny, ale są dwa. No więc jego stanowisko zmierzało do tego, żeby pozbawić, nawet dopuszczał przecież, że my te jedynki utrzymamy w ramach prawdopodobnie, że ktoś tam może się prześlizgnąć, jak się tam płacze prześlizgnął, czy grabarczy, tylko żeby to było na jego warunkach, że są jedynki z puli partii Korwin, tak? To było najważniejsze, czyli żeby wolnościowcy nie byli czwartą do Konfederacji, o to chodziło. Możecie nam nawet, jak są jedynki wygracie, to trudno, ale to ma być jedynka przyporządkowano do partii Korwin. W związku z tym, jak następnym razem zmienię zdanie co do tego, jak je wyłaniamy, to na przykład, że teraz będzie wirtualna maszyna losująca w głowie prezesa wybierać jedynki, no to to ja będę wybierał, a nie wy. O to chodzi, tak? Więc no, nie można być w koalicji, w której się kwestionuje naszą obecność. Że są trzy partie. No skoro są trzy partie, no to teraz oczywiście są trzy, tak? No to do tego zmierzało. No ta polityka mogła być inna i to, że Mentzen zastąpił Korwina, mogło być nawet pretekstem do tego, żeby te ruchy ponownie połączyć jakoś ściślej. Żeby współpracować ściślej z nami, a nie z narodowcami wewnątrz Konfederacji.
Dlaczego Mencen wydawał współpracę z narodowcami? Dlaczego wolał na stanowisku szefa Kowa Bosaka zamiast Kuleszy? Dlaczego wolał oddać jedynkę poza w ogóle partię Grzegorzowi Paczkowi, niż zostawić to tak, jest i tak dalej, i tak dalej? Moja odpowiedź jest taka, że po prostu dla niego najważniejszy był monopol na scenie wolnościowej. Tak? Z tego punktu widzenia to jest racjonalne, takie trochę stalinowskie, prawda, że wycinamy tam konkurencję do głębokia, ale w jakimś sensie racjonalne. Z punktu widzenia konfederacji, z punktu widzenia całości ruchu wolnościowego, to jest złego. Lepiej, żeby on był pluralistyczny i bardziej rozbudowany, ale już szedł w jednej koalicji, na jednej liście, niż żeby dobrać do tego rozłamu, do którego doprowadzono. Tak? No ale zwyciężyła moim zdaniem ta opcja, tak? On się oczywiście nie zwierza, jakie on ma powody, ale na tyle, na ile potrafię zrozumieć sytuację, to moim zdaniem powód jest taki, że chce po prostu być jedyną władcą. Nie chce mieć konkurencji na scenie wolnościowej, dlatego dążył do tego za wszelką cenę pozbawić podmiotowości wolnościowców w ramach Konfederacji. No nie dało się tak dalej współpracować. Szanowni Państwo, tak żeby słuchali Państwo.